Mija 84. rocznica ogłoszenia praw Polaków spod znaku rodła. Uroczystości pod patronatem Telewizji Trwam i Radia Maryja odbyły się dziś we Wrocławiu. Związek Polaków spod znaku rodła jest najstarszą organizacją polonijną w Niemczech. Powstał w 1922 roku. Podczas pierwszego kongresu związku w 1938 roku uchwalono 5 praw Polaka. Dziś we Wrocławiu uczczono 84. rocznicę ich ogłoszenia. Piękne prawdy. Jesteśmy Polakami. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak narodowi służy. Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. Mówił prezes rodziny Rodła Wrocław Tadeusz Szczyrbak. Te prawdy stanowiły i wciąż stanowią ideową podstawę działalności związku. Uroczystości z udziałem przedstawicieli władz rządowych, parlamentarzystów i samorządowców, wojska oraz młodzieży rozpoczęły się pod tablicą z prawdami Polaków spod znaku Rodła przy kościele świętego Marcina na Ostrowie Tumskim. Tegoroczne uroczystości mają szczególny wymiar. W tym roku przypada bowiem 100. rocznica powstania Związku Polaków w Niemczech. Związek Polaków w Niemczech powstał w sytuacji zagrożenia polskości, narodu polskiego, państwowości i państwowości także, jak się później okazało, czyli w warunkach zagrożenia, jakie w tej chwili znowu odżyły. Mówił Polak mieszkający w Berlinie Andrzej Głowacki. Uczestnicy uroczystości modlili się także we wrocławskiej archikatedrze. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Ignacy Dec. Prawdy Polaków spod znaku rodła nadal zachowują swoją aktualność, podkreślał w czasie homilii biskup senior diecezji świdnickiej. Można je uważać za katechizm narodowy, za mały dekalog polskości. Stały się one ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Telewizja Trwam i Radio Maryja.